Ministerstwo Zdrowia podjęło pilne działania w sprawie zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa w Polsce. Powodem wzmożonych czynności jest nagły wzrost liczby zachorowań, który mogliśmy obserwować w ostatnich dniach. Przekazano bardzo ważny komunikat, którego treść dotyczy wszystkich Polaków. Ministerstwo Zdrowia przekazało nagły komunikat skierowany do wszystkich Polaków. Rzecznik resortu, Wojciech Andrusiewicz, zabrał głos w sprawie środków bezpieczeństwa, mających uchronić obywateli przed dalszą transmisją wirusa SARS-CoV-2. Można przypuszczać, że powodem tych działań jest wczorajsza, rekordowa liczba zarażeń. Do masowych zakażeń dochodzi na weselach, pogrzebach i sytuacja epidemiologiczna jest bardzo poważna. Ministerstwo Zdrowia przekazało nagły komunikat. Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny przypomniało, że noszenie maseczek ochronnych w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach, gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, jest obowiązkiem wszystkich Polaków. Według Wojciecha Andruszewicza, z obowiązku zasłaniania ust i nosa nie zwalnia żadne schorzenie. Osoby, które nie mogą nosić masek, bo chorują na przykład na astmę, powinny zaopatrzyć się w przyłbice, które zapewniają większy komfort podczas oddychania. Nie ma wytłumaczenia dla nieprzestrzegania powszechnego obowiązku zasłaniania ust i nosa, przypomniał przedstawiciel resortu zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przypomniało także o tym, że właściciele sklepów mają prawo odmówić obsługi klientom, którzy nie mają na sobie maseczek lub przyłbic. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji apelowała, że zasadnym byłoby powstanie prawa, pozwalającego na niewpuszczenie do placówki osoby, która odmawia zastosowania się do zasad rygoru sanitarnego. Jak podkreślają, sklepy nie są w stanie samodzielnie egzekwować noszenia maseczek przez kupujących. Resort Zdrowia postanowił przychylić się do tej prośby. 2. Oczywiście dla uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień w tym zakresie zechcemy w trybie pilnym doprecyzować zapis o obowiązku zasłaniania nosa i ust, tak by przedstawiciele podmiotów handlowych mieli pełną jasność, że nie powinni obsługiwać klientów narażających innych na zakażenie. Wzmocnienie zapisów będzie zapewne rodzić też konsekwencje wzmocnienia przepisów karnych, zawartych już w ustawie, a dotyczących kar właśnie dla podmiotów handlowych za nieprzestrzeganie norm sanitarno-epidemiologicznych i narażanie klientów na zakażenie, poinformował Wojciech Andruszewicz. We wtorek, 4 sierpnia, padł kolejny rekord liczby zakażeń. Pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymało aż 680 osób. Dzień wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało o 575 przypadkach, zaś w niedzielę, 2 sierpnia, o 548. W dniach poprzedzających te daty statystyki znacznie przekraczały liczbę 600 zarażonych. Wszystko wskazuje na to, że pandemia nie zwalnia tempa,
a niestosowanie się do obostrzeń sanitarnych może mieć opłakane konsekwencje. Źródło: twitter/bankier.pl. Koniecznie obejrzyj nieziemsko prosty i szybki przepis na przepyszny posiłek.